ostatnich dniach pojawiło się bardzo dużo filmów z całego świata, pokazujących maseczki, które w połączeniu z parą wodną ukazują w przybliżeniu według internautów małe robaczki nazywane przez nich morgellonami. Rzekomo mają się one też znajdować w patyczkach stosowanych w testach PCR, które są wtykane głęboko do nosa. Biorąc pod uwagę, jak popularna stała się ta teoria spiskowa, poświęcimy jej dzisiaj nieco uwagi. Przede wszystkim, choroba morgellonowa to nic nowego i nie powstała ona na skutek psychozy społecznej wygenerowanej na przełomie 2020 i 2021 roku. To dziwaczne schorzenie, jeżeli można je tak nazwać, istnieje od lat, ale jest raczej postrzegane jako choroba psychiczna. Od kilku lat pojawiają się bowiem opowieści o lekarzach, którzy dosłownie śmiali się w twarz osobom cierpiącym na chorobę morgellonową. Dostępne źródła wskazują na to, że dotyka ona zarówno mężczyzn i kobiet, niezależnie od ich wieku. Jej przyczyna pozostaje nieznana, chociaż ostatnie badania zdają się wskazywać, że jest to prawdziwe schorzenie. Zacznijmy jednak od samego początku. Czym są te tajemnicze morgellony? W zasadzie do końca nie wiadomo, ponieważ przypominają one niecienie i zdają się poruszać. Według nowej fali ludzi zainteresowanych tym zagadnieniem, są to niecienie, które zdają się poruszać na maseczkach. Co więcej, mają one tam być umieszczane celowo, aby wywoływać rozmaite schorzenia. Padają wręcz sugestie, że morgellony to system ataku, który uszkadza organizm na wiele sposobów i przenosi różne nici DNA i RNA. Jeśli chodzi o sferę naukową, to warte wzmianki są badania przeprowadzone przez amerykańską agencję CDC, które wskazują na to, że nie znaleziono żadnych pasożytów, a większość zebranych dowodów w postaci rzekomo żywych włókien okazała się być zbudowana z celulozy. Innymi słowy, zasugerowano, że tajemnicze włókna morgellonowe pochodzą z ubrań. Pojawienie się spiskowej teorii morgellonów w kontekście choroby COVID-19 jest więc zaledwie jej rozwinięciem. Najlepszym dowodem na to, że rozprzestrzenia się ona w zatrważającym tempie, jest to, że morgellony zyskują szczególną popularność w społecznościach fact-checkerów, którzy często w nieumiejętny sposób starają się tłumaczyć te zjawiska. Jedno z wyjaśnień zaproponowane przez portal fakenews.pl zakłada chociażby, że wilgoć i ruch gorącego powietrza sprawiają, że drobne włókna kurczą się i drgają, co wywołuje wrażenie poruszania się tego rzekomego niecienia. Wart wzmianki jest również fakt, że jedyny wariant morgellonów, jaki jest naprawdę rozważany w społeczności naukowej, dotyczy schorzenia dermatologicznego opierającego się na nadmiernej produkcji keratyny i kolagenu w skórze. I co ciekawe, niektóre prace badawcze wiążą nawet zaistnienie tej choroby z infekcją bakteryjną organizmu znanego jako Borrelia burgdorferi. Sęk w tym, że większość zdecydowanie najbardziej popularnych filmów dotyczących zagadnienia morgellonów nie dotyczy badań naukowych, a zamiast tego powołuje się na niewyraźne zdjęcia robaków, które rzekomo grasują w maseczkach. Autorzy domowych badań masowo widzą na nich czarne mikroskopijne niteczki, które według nich są żywymi organizmami. I właśnie tym dla nich są morgellony. Zresztą nie są to najbardziej dzikie teorie, ponieważ niektóre z nich sugerują wręcz, że morgellony zaimplantowane w maseczkach lub patyczkach do testów PCR mogą być potem jakoś wykorzystywane za pomocą demonicznych sieci 5G. Nie wiadomo do końca, jak miałoby się to odbywać, ale być może założenie tkwi w tym, że morgellony to jakaś nanotechnologia zdolna do reagowania na fale radiowe. Bardzo trudno znaleźć źródło tej informacji, a więc trudno też ustalić, w jaki sposób to programowanie za pomocą sieci GSM ma się w ogóle odbywać. Na całe szczęście dla zwolenników tej teorii o morgellonach wystarczy, że ludzie w to uwierzą, a jak wiadomo, połączenie dowolnego tematu z zagadnieniem 5G to obecnie chleb powszedni. Warto jednak wspomnieć w tym kontekście o doniesieniu sprzed zaledwie kilku dni, ponieważ całkiem niedawno w Kanadzie pojawiły się przypadki dziwnej choroby, która objawia się m.in. dziwacznymi halucynacjami pasożytniczymi, które do złudzenia przypominają te wspominane przy okazji choroby morgellonowej. Czy to możliwe, że to skutek tego samego zaburzenia? Trzeba przyznać, że dla osoby patrzącej na to wszystko z zewnątrz, znającej bardzo wiele teorii spiskowych, rosnąca popularność teorii o morgellonach oraz wiązanie jej z technologią 5G przywodzi na myśl podobne teorie pojawiające się w Afryce, gdzie masowo wierzy się w niewidzialne gobliny. Jednak takie porównanie może być niesprawiedliwe dla teorii morgellonowej i być może któregoś dnia jeszcze się zdziwimy.
Jeśli ostatnie półtora roku nauczyło nas czegokolwiek, to tego, że w tych szalonych czasach nie można już niczego wykluczyć.